Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Badziu. Witam was w kolejnym odcineczku z serii Młody Rolnik. Już chyba czwarty. Co do ostatniego odcinka, chyba wam nie przypadł za bardzo do gustu, ponieważ było mało wyświetleń. Ale mam nadzieję, że ten już wam się bardziej spodoba. Dziś, tak jak mówiłem, wyczekiwane kopanie ziemniaków. Zetorek będzie odwoził. Zatorek będzie odwoził, a kopać będzie Kejsik. Ale na samym wstępie pokażę wam, tutaj ogólnie już mam rozkopane pole, tak żebym się już tutaj na odcinku nie męczył, bo naprawdę zajmuje to dość dużo czasu. Pokażę wam siano kiszonkę. Było bel po 11. Po 11 było belek. Wyszło, że mamy 22 belki właśnie siana. 11 owinąłem i 11 zostawiłem takich. Zrobiłem TMR, więc no już jest po prostu ich mniej tutaj. Jedna przyczepka już pełna właśnie tutaj, ziemniaków pełna. A my co? Idę wam pokazać nowy nabyteczek. Mam na koncie, teraz możecie zauważyć, 173 dolary. Także nie jest to w ogóle dużo, więc nie wiem, jak sobie tutaj poradzimy. Po prostu w następnym odcinku wywiozę to zboże. Wiem, zwlekam z tym wywożeniem, ale nie mam czasu, kiedy tego załadować. Dobra, tak wygląda nasz kombajnik Anna. Raczej każdy ją zna, bo to jest polski kombajn, polski produkt. Także co, zasiadamy. Palimy maszynkę. Przyciszę sobie słuchawki, żeby nie mieć przegłosu. I co, jedziemy. Ogólnie kopiemy po jednym rządku, bo jak po dwa, to nie łapało mi czasami wszystkiego. Także wydaje mi się lepiej po jednym rządku kopać. Ogólnie już na samym wstępie mówiąc, mogę wam zapowiedzieć coś genialnego, co w niedługim czasie się pojawi na kanale. Będzie to seria z innym youtuberem rolniczym, dość większym ode mnie, przynajmniej na tym kanale. No na tym, ale na tym kanale, ale na tym kanale to już w ogóle ode mnie większym. Możecie się domyślać, kto to będzie. Ja wam na razie nic nie zdradzę, ale będzie naprawdę grubo, że tak się wyrażę. Będzie to seria multiplayer na dwa kanały, także powinno wam się spodobać. Niedługo coś wleci odcinek z PGR-u, bo nie mam kiedy go z Jasiem nagrać, po prostu z racji takiej, że no po prostu nie mamy czasu. Jak wracamy ze szkoły, to Jasiu pracuje. Ja jestem też bardzo zmęczony, niedługo też w ogóle właśnie zacznie się praca w polu. Także może być też różnie z czasem, ale myślę, że uda nam się to ogarniać wszystko ogólnie. Ziemniaczki sypią tak średnio na jeża, ale zobaczcie, one są ogólnie schowu naturalnego, bez żadnych nawozów sztucznych ani nic w tym stylu. One po prostu... Dobra, już jestem po cięciu z powrotem. Miałem cięcie, bo brat mi wbił na pokój. Późna godzina, ale jeszcze do mnie przyszedł. Teraz tak. Odjadę gdzieś tak, kawałek, żeby mi tutaj nie zahaczyło wysypu, dlatego że no, wolę wysypywać pełne zbiorniki. Z racji takiej, że wchodzi 15 ton na jedną przyczepkę, a kombajn mój ma 5 ton, w sensie 5000 litrów. Więc akurat po 3 kombajny będę sobie wywalał na przyczepkę.
Junizminie będzie zostawać w Annie. Także no. Ogólnie chyba nie będzie dzisiaj siewów w tym odcinku. Zobaczymy jeszcze jak z czasem. Może, a może nie, zobaczymy. Wiem, że długo schodzi właśnie z tymi ziemniaczkami, także ja będę je kopał właśnie sobie poza odcinkiem. Też będę je kopał dość, dość dużo będę ich kopał, jak tylko będę mógł. Możliwe, że będzie się to ciągło jeszcze przez następny odcinek. Chociaż no niekoniecznie. Dobra, wjeżdżamy tak, lecimy. Myślę, że wam akcja się spodoba, bo jest dość ciekawa. Na moim kanale dawno takiego czegoś nie było, no na tym na pewno nie było, ale ogólnie z moich kanałów i grania farminga, nawet i prywatnie, to bardzo rzadko sadzę i kopię kartofle, ziemniaki, jak zwał tak zwał. Dlatego no to zawsze coś innego dla mnie odskocznia, bo na jeden rządek trochę schodzi. Dobrze, że pole jest daleko. Kurde, no dobra, już trudno. Nie chciałem chować wysypu, bo nierealnie by to wyglądało strasznie, także no już troszkę się usypało. Trudno, jakoś przeżyjemy. Dobra, odpisywałem na SMS-a i już jestem z powrotem. Czuję, bo mi nie siadły. Ten dostaniecie we wtorek o godzinie 15:00. Renderuję go jeszcze dzisiaj, jest godzina 23:17. Nagrywam ten odcineczek. Kopię tutaj jeden zbiornik. Lecimy na pole, przejedziemy się chociaż tutaj z powrotem z siewami. Albo zobaczymy jeszcze, jak będzie z czasem. Nagrywam to, renderuję i wrzucam zaplanowane na jutro. Także tak. Jestem zdeterminowany i co drugi dzień będę wstawiał odcinek już od teraz. Uwierzcie mi. Co drugi, co trzeci postaram się, chociaż żeby ze 3 odcinki w tygodniu były. Zapraszam na live, bo tam się trochę dzieje, tylko że ostatnio coś aktywność spadła w ogóle na kanale. Mam nadzieję, że się podniesie. Także no. Dobra, my sobie tutaj ciśniemy, jak widać. Cały czas grubo. W ogóle ta Anna ma koło od samochodu, albo opony. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że opony to ma od samochodu. Dobra, ogólnie dlaczego nie kopię zetorkiem? Bo International ma przedni napęd, to na pewno sobie lepiej poradzi. I też wąższe koła z przodu, bo zetor ma balonów. A po polu ciągać przyczepę, to tam powoli da radę, z górki jest. A jak będzie trzeba ściągnąć i sobie nie będzie dawał rady, to po prostu dodamy. Weźmiemy sobie po prostu Fiat Agri wtedy i nie ma żadnego problemu. Dobra, cofamy. Elegancko. W ogóle prawie bym się teraz wygadał, z kim będzie odcineczek. Z kim będzie w ogóle seria. Czekajcie, cofnę sobie, bo nie zbiorę tego dokładnie, a chcę wszystko zebrać, bo wiecie, wiadomo. Liczy się każdy grosz, każdy ziemniak to pieniądz. A jak wiecie, wszystko idzie na sprzedaż, na jadalne, do tego mają po 0% nawożenia. Więc nie będzie dla krów, nie będą te ziemniaki dla krów, tylko będą właśnie na sprzedaż, dlatego kopię ich jak najwięcej się da. W sensie, no nie omijam, o, tak powiem. I generalnie, co tam jeszcze wam mogę rzec? Możecie wybrać w sumie sobie, jaką byście chcieli serię, taką z dużych maszyn, czy coś w tym stylu, bo ja bym sobie chętnie pograł na takich maszynkach. To po pierwsze.
Po drugie, plany na przyszłość, na tą serię, myślę, że po tym sezonie, jeżeli starczy mi pieniędzy, to powiększyłbym moje stado krów, dokupił pola i zmienił. Co zmienił właśnie, co zmienił? Wydaje mi się, że chyba siewnik, bo kombajn na razie jest dość duży i on będzie z nami przez długi czas. Zmieniłbym siewnik. Siewnik będzie nadawał się na zmianę właśnie. Dlatego w następnym odcinku zrobimy sobie siewy. Nie będę już robił ich w dzisiejszym odcinku, bo będzie to odcinek właśnie krótszy. Zrobimy sobie je w następnym. Także będzie więcej odcinków. Będziecie mogli więcej sobie pooglądać siewnika, żeby nie było, że już go zmieniam, a mało było go na kanale. Dobra, znów jestem po cięciu. Teraz już po prostu moja wina, mój błąd. Musiałem właśnie odpisać na jedną z ważniejszych wiadomości dzisiaj. Być może właśnie związaną z tą serią. Patrzcie, łapie. Nie no, to jest nierealne, moi państwo. Dobra. Dojedziemy do końca i sobie wysypiemy właśnie. Więc tak jak mówiłem, będę chciał dodać następny cały odcinek właśnie sobie posiać. Z racji takiej, żeby nie było, że powiecie mi, że już sprzedaję siewnik, przecież on ma tak mało to godzin w ogóle wypracowanych, mało go widzieliście na kanale. Także jeden rok go zobaczycie, a w następnym sezonie na wiosnę może już, czyli jak co jakieś parę odcinków, będzie po prostu jak to się mówi, nowy siewnik, może jakieś 5 metrów, no 4 to minimum, bo te 3 metry jest trochę za małe, mimo tego, że nie mam jakiegoś dużego areału, to jednak męczy sianie tych dużych kawałków tym 3-metrowym siewnikiem i schodzi dość dużo czasu na to. A wiadomo, jak jest to seria z singla, to trzeba się rozrastać i w miarę szybko powiększać gospodarstwo, żeby wam się to nie nudziło. Dobra. Nie gadajcie, że teraz mi złapie jeszcze. Dobra, już myślałem, że mi złapie. A tu? Dobra, nie włączyłem mikrofonu, znowu fail, ale kończę już ten odcinek, nie chcę się powtarzać, rodzinka mi przeszkadza, żyję nocnym życiem, nocnym trybem życia, późno chodzą spać, nie wiem od czego to jest zależne, ale staram się nagrywać w jak największej ciszy i spokoju, jak tylko się da. No ale co, tak się właśnie to wszystko prezentuje, mamy już... na przyczepce 11 ton. Tutaj właśnie jest
I tutaj właśnie na tej pierwszej mamy pewnie coś koło tam, nie wiem, z równych 11, coś takiego. Dobra, nieważne, kończymy odcineczek. Przepraszam za te cięcia i niedociągnięcia. Trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, strzałeczka, no i cześć.